P12. Mały Bob. Cześć. Mały Bob. Chyba znamy się już na tyle dobrze, bym zdradził ci moje tajemnice. Partiatik! Live! Przyjdź w nocy do opuszczonego domu. Pokażę mi coś ciekawego. Przyjdź sam, upewnij się, że nikt nie będzie cię śledził. Skąd pomysł, że w ogóle mam ogon? A, że nie będziesz miał ogonu, on powiedział. Ej, zapiszmy się na walkę. On jest silny? My chyba trochę do przodu, chłop ma staty 2-2-2. Dobra, grind wyszedł za daleko. Hej, 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 jak się ma mój ulubiony zawodnik? Nie wiem, chyba go nie spotkałem. Twardy, ale skromny, lubię cię, chłopaku. Spinasz się po drabinie turniejowej, jakby to była... drabina. Dobra. Co? Ten gość, z którym będziesz walczył, to niezła szycha. Czy mógłbym przegrać? Wiesz co? Nie obchodzi mnie to. Nie lubię przegrywać. Cóż, nie mogę podjąć tej decyzji za ciebie, dzieciaku, ale zaufaj mi, dla wszystkich będzie lepiej, jak przegrasz. Czyli dlatego on jest taki słaby, bo mu się podkładają. Jakiś syn bossa mafii? Tego połamę. Pokażę mu prawdziwe życie. Opuszczony dom. Tam miałem się z nim spotkać, a to teraz muszę? Czy mogę go na razie pieprzyć? Czekaj, to sobie poćwiczymy na razie. Dwa dni do tego, to może dobijemy 11 siły. Idź, popracujemy chwilę. Tak, Joda, no. Myślał chłopcze. Ty, czekaj. Czemu to jest na szaro, to siła? Ty, siła mi rosła teraz, bo nie patrzyłem. Tak zastanawiam. Nie opłaca się robiąc walkę zużywać te punkty, bo podczas treningu nie awansujesz na kolejne poziomy. Aha, czyli ja muszę to odbić do 10, żeby leciał skill. Aha. No ale to jest silny ten hit, to jak ja mam go nie używać? Czekaj, to ja muszę to szybko odbić przed pracą. Dzięki Red Rebel. Dobrze przystałem ten nick. Ty, poczekaj chwilę. Dzięki za Prima. Witam, witam. Kurde. Trzeba znaleźć pomysł na dobre kręcenie siana. Bo tutaj, żeby, chyba że my będziemy w innej pracy szli po awans, bo może foliarz akurat jest taki trudny w tej pracy, a w innej pracy nie będzie tak ciężko o awans. Kurde, no bo 36 golda, nie jest to tak dużo. Może by tak zrobić? Do której stream? Jakoś do drugiej. Matka mate, czupa czupsy. Ja pierdzielę, szmata stara. Ja mi łeb rozpieprzył w GTA. No nie ma tego. I muszę kupić teraz za 10 dolków. Serio, w GTA bym... A raczej w tej grze, nie w GTA. Leki, zaraz kupię.
Ile kosztują? Dobra, dobijmy 11 siły. O, bardzo szybko tu leci. To jest tak, że jak jest szczęśliwa buźka, to też szybciej leci. Na danej maszynie, nie? Kurde. A, dobra, bo ja i tak na pierwszą muszę iść. Mleki i karmę. Zara. Siana nie mam, no. Mamy zara walkę. Nie podkładam się. Rozpieprzę typa. Rozpieprzę go po prostu. Wgnią tego w ziemię. Dawaj. Zobacz to. 2-2-2 staty. Szalony Mike. A dobra, zabiorę to, tak jak widz pisał. Żeby nie tracić. I to jest, których nie starasz się unikać. Czyli blok jest ok, ale uniki. Wypieprzyć i git. Patrz to, patrz to, patrz to. Chłop jest gównem. Fuj, jest ty. Ty, on może wypaść za ring? Jak za bardzo będzie uciekał? Czy o co tu chodzi? Staty 222 OP. Właśnie widzę. Chłop nie wie, co się dzieje. Pieprzony irokezi. Ty, bo on mnie położy zaraz. Nie, dobra, taki lucky punch usiadł. Nie, dobra, lucky punchik w dupę. No lucky punch usiadł, na tyle w temacie. No co jest, ty? Jeden hit, no. Jezus Maria. No i co? Nazwał mnie mroczną pięścią, co to znaczy? Tach. Silver, co jest? No to imię, którego nie słyszałem od bardzo dawna. Jest powiązany z mrocznym okresem w historii tego miasta. Okresem, w którym pojawił się bohater. Nikt go o to nie prosił, ale pomógł temu miastu i zmiażdżył złego geniusza. A potem zniknął. Czy w tym mieście wszystkie historie są się tak kończą? Jak ten mroczny pięć wyglądał? Och, dobre pytanie, wiesz. Nosił mega fajne przebranie, dzięki któremu nikt nie był w stanie go rozpoznać, ale zawsze miałem pewne podejrzenia. I sądzę, że to był twój ojciec. Jaka subtelna fabuła. Mój stary miał naprawdę ciekawą przeszłość. Zdecydowanie. Ty. Mogę go... Co to w dupę jest? Stare kości. Za stary by wstać, poddaje się, gdy zostanie przewrócony? Kocha heavy metal, ale nigdy się do tego nie przyznał. Ja pierdziele, położy tym robotem nas. Nie, czekaj. My wygramy z robotem? Wywal go ze staminy? No nie mam jak, bo ja nie mam podzręczność, jakbym grał, to bym go mógł spróbować. Build pod siłę, widzę, jest trochę opluwany, bo nie dość, że masz mniej inicjatywy. O, win. Po co ja go pobiłem? Ty, zielone szczęście! A, 12 siły potrzebujemy, to idealnie. Nie idealnie, bo nie mamy tego. Żarcia, żeby ćwiczyć zielonym szczęściem. A ile to daje boostu?
15% i 10% skuteczności w pracy. No na pewno trzeba będzie jakoś ulepszyć te zdobywanie. Ósma rano, czekaj. Pytajcie, za spanie będzie szczęście spadało, ale szczęście chyba spada tylko w robocie. Tak, no. Czyli poćwiczymy trochę, to może dobijemy 12. Jakbyśmy 12 dobili siły, to jest nowy skillek. I to byłoby w porządku. A w sumie ta siła bardzo szybko leci. Jeszcze teraz plus 15 tego. Skuteczność. Może nie idźmy do roboty dzisiaj, tylko poćwiczmy, co? Full. Jeszcze mamy dwa jedzenia. To powinno być ok. No i git. Pies? Śpi sobie, ale ma jedzenie. Widzę miejsce. Jeszcze dwa dni ma jedzenie. Jest 12 siły. I teraz tak. To jest w ogóle ciekawe. Nieznacznie zwiększy otrzymane obrażenia. Przeciwnik traci jeden punkt inicjatywy, ale to jest mało jeden. Kurde, do dupy to jest. Uderzaj rzadko, ale mocno. Nie broń się, wyłącznie atakuj. No. Chcę tak. Nowa szkoła. Droga leniwego niedźwiedzia. Droga tańczącej małpy. Wściekłego żółwia. Żółw był, pamiętam. Nie wiem, czy niedźwiedź był. I zobaczcie, w końcu skille, które wymagają mniej staminy, a biją więcej. Tutaj się zaczyna git. Styl walki skupiony na kontrowaniu uników i przy przypieraniu przeciwnika do lin. Styl walki idealny na długie potyczki z dobrze broniącym się przeciwnikiem. Ty, wydaje mi się, że w tej części może być... Pytanie, czy ona jest taka trudna? Może na wyższym poziomie trudności tak być, że trzeba będzie dobierać style walk do przeciwnika. Jeśli przeciwnikowi uda się unik, jeden punkt inicjatywy odzyskujemy. To jest bardzo dobre. Ostre ataki, a nie obrona. O, berserker jest coś dla nas. Modyfikator ataku. Uniknięte ataki kosztują 40% mniej energii. To jest pod uniki. Ale to może być niezłe. Kurde. Poświęć chwilę, by porządnie wycelować. Tak krótki czas zmniejsza szansę przeciwnika na uniki. Tylko to wszystko potem kosztuje siłę. Naturę. Kurde, to do dupy. Nie ma potem już innych. Co ten będzie trzeba ćwiczyć co walkę. Już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba. Chyba, że będziemy ich kładli tym gówno hitami. I tyle, nie? Jest skill, że... Skill, że piachu do rękawic sobie daje? Jak w dupę? No nic, na razie będziemy grali tak. A tutaj co jest? Zmniejsza obrażenie odbycia przewróconym, podniesienie się po byciu przewróconym. To do dupy jest. To lepiej dużo to grać. Ty, no to na razie co? Ćwiczyć chyba jeszcze jeden dzień. A my walkę mamy? Nie, zapisać się. To możemy się... A, zapisałem się z bomby. Chłop ma 1-1-1. To jest bóg? On ma 900. Jakie staty ma najwyższy? To już ma gówniany. Tank? Ile on miał HP? Ten tank? Nie, 100 HP ma tylko. Czy ja mam 199. A, on ma specjalne skille. Czekaj.
Przywraca trochę zdrowej energii na początku każdej tury. Uważaj na swój poziom energii. Ten wielki facet rozwala ludzi jednym ciosem. Dobra. Dobra, jednak nie można tylko na staty patrzeć w tej części. Okej. Ty, poczekaj, jak tranie pójdę do roboty. Nie, w dzień pójdę do tej drugiej. No, bo inaczej będzie lip. Teraz chwilę jeszcze poćwiczymy. A to już muszę iść do tej roboty. To do dupy. Ale w sumie git, bo tam wytrzymałość będzie lecieć. A jest tam teraz potrzebna. Pożera moje ataki dosłownie. Zobaczymy. Kurde, może tutaj po awans by pójść. Skoro tam mi nie idzie. Może to byłoby lepsze. To golda. Teorii do rusków jeszcze mógłbym pójść porobić. Nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, bo nie mamy w ogóle siana. Leki, no ale nie mam siana w dupę. Chyba, że one nie kosztują tak po prostu, tylko coś trzeba zrobić. Dorobię ten jeden ten, zanim mi głód spadnie. Ja pierdziele, nie wyrobię. Kurde, jeszcze źle polazłem. Nie ma siana, nie ma nic. Walka za dwa dni. Nie pokonamy foliarza. Kurde, ciężko jest. No mam zapełniony pasek awansy, tylko muszę foliarza pokonać, żeby awans dostać. To jest problem, nie? Może tutaj będzie inne wyzwanie. Bo foliarza to ja nie wiem kiedy pokonam. Chyba, że to RNG, ale nie, no nie. Jest bardzo silny. Kurde, w dupę. Ciężko tutaj coś tego. Leki kupimy. Zobaczmy za ile one są. Oczywiście, ale nie powinieneś przeginać z treningami. To nie dla mnie, tylko dla mojej mamy. Cóż za pecha, to twoje leki. One były za darmo. Nieważne. Dupę za darmo były jaja. A ja się pruję. Wróciłem. O, już jesteś, masz to co cię prosiłam? Jasne, właściciel sklepu dorzucił mały prezent. Lekki prezent. Jakie to miłe z jego strony, to moja ulubiona czekolada. Wiesz co, od razu mi lepiej, naprawdę? Pamiętaj, by podziękować temu miłemu człowiekowi, gdy następnym razem go zobaczysz. Ok. A może samemu powinnam mu podziękować? Ta rozmowa stała się zbyt niezręczna, bym chciał ją kontynuować. Dobrze, jakby matka wypieprzyła z chaty, to same plusy. Pieprzona la firinda. Króciutko. Wydaje mi się, że ta część jest trudniejsza jak na razie. Chociaż też tamtą może znałem, jak już graliśmy drugi raz, to też trochę inaczej. Walka. Gruby, ty, on będzie silny, serio? Wierzysz w to? Czy jakiś mit?
To kosztuje 11, a to 10 bije 9. Strasznie drogie te rzeczy. Ja pierdzielę, no strasznie drogie te rzeczy są. A ja mam ten nowy? Nie. Czyli to się nie zalicza. Wiesz co, weźmy to. Odbije się tę siłkę. Jakim cudem on tyle bije, mając staty 1-1? Ale jemu stamina jak szybko spada, ty! Zjada całą scenę walk? Ty, jak mu stamina wzrósł! Co tu się dzieje? Co jest z tym chłopem? Coś jest z nim ewidentnie nie tak. Położy mnie chyba. Ja pierdzielę. Niby ma 38 HP, no. Aha, czyli on robi tak, że runda full rest. I runda full bomby i on mnie chyba pokona teraz. Ja pierdziel. Runda gong mnie uratuje. Ja pierdziel. Ja miałem 100 HP więcej od niego, max HP, a ledwo wygrana. No i spopiewszone. Miałem wątpliwości, ale to naprawdę ty. Kto to jest? He? Jestem Casey. Znałem twojego ojca. Cześć, kto to jest? Kim on był w jedynce? Był największym wojownikiem. Tak, tak, najlepszym z najlepszych. Czy nikt nie jest w stanie mi powiedzieć o nim czegokolwiek? To ten z pizzerii? Aaa. Jest ktoś, kto może ci pomóc, ale nie możemy tu o tym mówić. Spotkajmy się w domu Majka. Przyjdź sam. Dobra, zaraz pójdziemy tam. Cześć dzieciaku, tu sierżant z policji. Przepraszam, akurat wjeżdżam do tunelu. Widzę, że po prostu mówisz sz. Ja pierdzie. Akurat korzystam z toalety. Czy to może poczekać? Czyli to tunel, w którym jest łazienka? No tak, to bardzo wygodne podczas godzin szczytu. Czyś byś robił coś nielegalnego, dzieciaku? Nie, sierżancie, obiecuję, że spuszczę wodę. Te dialogi! Dzwonię w sprawie olbrzymich postępów, jakie poczyniłeś w lidze. O, dzięki. Jestem pewien, że niedługo będziesz miał wystarczająco PDCA, samo to nie wystarczy, by zostać policjantem. Tak dobrze znasz się na prawach. Wie pan, jak to się, jak to mówią? Sierżancie, słowo mamy jest prawem. Kto tak mówi? Moja mama. Naprawdę, w dupę. To urocze. Albo trochę straszne, nie jestem pewnym. Wiesz co, sprawdzimy, ile wiesz o prawie? Tak na wszelki wypadek. Nie jestem pewien, czy jest co sprawdzać. Jeśli nie znasz praw, nie możesz zostać policjantem. Więc jeśli chcesz zapracować na policyjną odznakę, znajdź tam posterunek i bądź gotowy się uczyć. Policja potrzebuje rekrutów takich jak ty, ale musisz się trochę postarać. W porządku. Proszę bardzo, nie robię nic nielegalnego. Co? Wiesz co, dzieciaku, nawet nie będę pytał. Pieprzyć policję. Ale co? A to zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. Ale to kogo ty zrobiłeś? Overa? A czemu na Ed nie wstawiasz? W takim razie. Czekaj, co ja miałem zrobić? Mike nie był tu? A tu? Idziemy tam od razu? Nie, miałem... Czekaj, co ja miałem zrobić teraz? Chyba tutaj do roboty iść. Ja miałem walkę.
Czemu na ławie siedział Alberto? Ale co ty masz z tym dopracować? Co ty możesz mieć na to wpływ jakiś? Skoro to AI jest? Dobra, idźmy do roboty na chwilę. Ciężko w tej części osiano, bardzo. Ciężko się dorobić, ciężko złamać tą grę pod tym kątem. Chyba, że później będzie taki przeskok. Na razie balans jest fajny. Bo ciężko to ogarnąć dobrze. Egitkę też tak karmisz, ale o co ci chodzi? Temu pieskowi nic nie brakuje. Pieskowi nic nie brakuje, nie rozumiesz? Się zapisać na kolejną walkę? Chyba na razie nie potrzebuję. Właśnie, mogę coś niby dodać. Tylko to wszystko kosztuje potem te skill. Aha, 15 siły to wszystko kosztuje. Wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu brzmi jak świetny pomysł. Odbija 20% otrzymanych obrażeń z powrotem przeciwnika. Zwiększa otrzymane obrażenia o 20%. Dziwne. Ty, trochę bez sensu jest ta mechanika z tym, że ja będę musiał potem to odkuć tą siłę. Jakoś mi się to nie widzi, ale zobaczymy z czasem. To jest fajne bardzo. 11 kosztuje i 13 bije. Pancerne czoło w dupę. Modyfikator obroń. Zmniejsza obrażenie otrzymane, gdy nie blokujesz ciosu ani nie robisz uniku. Coś idealnie dla mnie, na takiego nuba. Ty, my chyba tak zrobimy, że full pod pójdziemy pod środek. Twarda bania, no. Otóż ostrożność na bok, rozpocznij wściekłą wymianę ciosów. 40% trzymanych obrażeń zmniejszonych, zamienianych w energię. Zwiększa otrzymane obrażenia o 40%. Czyli będą nas one-shotować, ale my ich nie. Świetny build. Wydaje mi się, że siła jest trochę do dupy, ale kto wie, może inne buildy są jeszcze gorsze. Tupę nie wiadomo. Trzeba tu odkuć 12. Już. Glass Cannon? No jak w każdej grze robię Glass Cannon. O ja pierdzielę, mi żarcia nie mam. Przejdźmy się na pieczą. Właśnie znalazłem końcówkę wafli z czekoladą. Gladgi? A, git. Dobra, powiedzmy do roboty. Ja bym chciał awans na tej wyciskarce zrobić. Tu bym chciał awans zrobić. Zaraz psa nakarmię, nie mam na to pieniędzy w dupę. Lepę biedę konkretną. Dodasz to? Ale co to jest? Nie, nie podoba mi się. No bo ta emotka jest dziwna w dupę. Dobra, dla widza. Dzięki Jakub za 29 lat. Witam ciebie. Witam. Zaraz zobacz. Daj chwilę.
Zaraz. A ty to na jej wstawiłeś? Czekaj, zerknij, będzie. Dobra. Ja pierdzielę, co ty w dupę robisz? Nie no, dupa. Chwila, ty. Dzięki Jung za 10 lat, witam. Siema Żyd, piesek głodny? No daję mu jedzenie, znaczy już nie ma. Ale jeszcze minutę temu miał. Wydaje się, że ta część jest trudniejsza, jest to w sumie spoko. Na pewno balans z goldem jest chyba lepiej zrobiony, bo jest ciężej dużo tego golda. Chciałem tutaj awans, bo to też jest popchnięcie wątku z pracą. Tak jak tam go sobie zablokowałem u foliarza. Ty, a co jeżeli to mi się spodoba? Ja pierdzielę, co to w dupę jest? Masz. Kurde, jedzenia nie mam. Ty, właśnie, bo ja chciałem coś przetestować. Ja patrzyłem, czy mogę im dać te AirPodsy, czy to się nie da. A nie, tak, patrzyłem. Ja z tym nic w sumie nie mogłem zrobić. Chyba, że to komuś się będzie innemu dało dać. Teraz za chwilę mamy awans, to może dobijmy go i zobaczymy, co będzie. No. Kaseta za 200. No mogę też ją spróbować, ale 200 to jest tak ciężkie w dupę do zrobienia. Dwie stówy, żeby zarobić i się nie narobić. Kurde, jeszcze 4 aż tak? To nie będzie teraz awansu, to 2 dni jeszcze pracy do awansu. Sporo. Kaseta za 200 jest nierealna w tym momencie gry. W dupę, to wszystko jest za drogie. Nie wiem, czy tego nie muszę też kupić. Mam 0, no, to muszę. Dobra, z problemem. Sobie zaczytałem na forach, podobno w tej części build pod wytrzymkę. Nie wiem, co, ale jak będzie kiedyś zagram, to wiadomo, że inaczej zagramy. Ale to tak, można gdybać, co tam kiedyś zrobimy, to luźno. Na razie testujemy pod siłę. Zobaczymy, nie? Pokonuje nas foliarz, jest bardzo silny. Ale on też ma jakiś inny styl walki. I ma dużo, te punkty inicjatywy są ważne tutaj. Z tego co zauważyłem. To jest ważne tutaj. Bo wtedy masz więcej ataków na turę. To ma spore przełożenie. Do policjanta to nie, ale do Majka za chwilę pójdę. Tylko ten awans dobijemy i do Majka pójdziemy. Zobaczyć tamtego chłopa, co się dzieje. Dobra, bansik.
To nie moja wina, tato. Tak? Ciągle siedzisz z nosem w tym głupim urządzeniu. Dobrze, Bobo. Skoro nie twoja, to czyja? Wyciskaczy? Co się stało? Nasz geniusz technologiczny właśnie zmarnował setki dolarów. Chodzi o to, że kilka mniejszych maziowców właśnie uciekło do ścieku. Ja pierdzielę, nie wiem, że muszę pokonać pojazdu. Znowu. Jakiej nagrody? No to wiadomo, że awansy w porządku, tylko przynieś je w jednym kawałku. Ty no nie mów, że muszę teraz... Wszystko, wszystkie drogi prowadzą do ścieków. Niepokojące. Nie podoba mi się to. Tak. Teraz. Jak do opuszczonego domu miałem iść? Dobra, ty, a wcześniej tu nie było. A no tak, monetera uciekła. Okej. Okay. Pytanie, czy będą za foliarzem te giełdna, bo jeżeli tak, to... Tu coś jest? Aha, to się odblokowało. Ale idźmy na razie. To też tam pewnie będzie jakiś mini boss, nie? Nie, pies nie padnie, mu dawałem przed chwilą jedzenia. Dobra, idźmy tu. Dobra, tu powinniśmy być obok tego. Foliarz pokonany, nie. Kurde, silny jest w dupa. Tam mamy wybór i teraz tak. Tu? Mamy iść tu? Bo chyba tam tylko wcześniej, nie. Tak, dobrze. Znaczy foliarza można zaraz też podjąć. Ja pierdzielę, a tu drugi. Szukam po prostu pewnych obślizgłych moziowców. Obślizgły jesteś ty. Tu wyłącznie ty. Próbujesz wkraść się do ruchu oporu. To dlatego jesteś przebrany za blaszanego drwala? Jestem człowiekiem odpornym na toksyczne Wi-Fi. No pierdziele. Jak Wi-Fi może być? Nieważne. Na pewno nie widziałeś żadnych ślimakowatych istot zielonych i wielkości pudełka na buty? Nie! Ruch oporu nigdy nie przejdzie. Na weganic. Co tu się w dupę dzieje? Ty, ale on jest słabszy niż tamten. On jest ewidentnie słabszy niż tamten typ. On ma tylko uniki, to ja blok wypieprzę, to będą tańsze hity, tak? Dyszka. Nice! O kurde, co jest? Nice. Ty, jest szansa, że położymy go? Wyznawcy tęczy. Tyk. Ty, ale widać, że jest lepiej ze staminą niż było. Pomimo, że ja mam tyle hitów drogich, to jest ok. 40 HP ma. 20. O ja. 12. 2. 1 hit. Ja pierdziele, udało się. Pecik położony. Jezus. Ok, ok, w porządku. Może segregowanie śmieci nie jest takim złym pomysłem. Ciebie śmieciu posegregowałem. Krótka, śmierdząca chwila później. Dobra. Pokazali tak długi napis na sekundę. Maziowce dla Bobo. Kurde, żeby awans w robocie był tak ciężki do zrobienia. Czyli chyba też drugiego już pokonamy. Ale to nie teraz, bo mamy pół HP. Czekaj, czekaj.
po drodze może jakieś żarcie leci? Co tam było? Co jest? To będzie 5 dolarów, dziękuję. Miłego dnia. Czyżby ktoś właśnie krzyknął, nie ruszać się, to napad? Właściwie to nie, nie. Co? Macie szczęście, że jestem tu i was obronię. Jestem. Moment. Jesteś tym płucowatym gościem, którego pobiłem w Lidze Silvera, nie? Huey. Lord Huey, czy jakoś tak tam się nazywałeś. Co? Nie. Jestem bohaterem, którego potrzebuje miasto. Jestem najmroczniejszą pięścią wszechczasów. Mam to gdzieś. Sigma. Cykasz się? To uciekaj, rolko folii. Ziemia jest okrągła, jeszcze na siebie patrzę. Chyba go podmadził. Teraz. Co ty właśnie powiedziałeś o ziemi? Ja pierdzielę. Posłuchaj no, panie najbardziej ptasi muszku wszechczasów. Słyszałeś kiedyś o eksperymencie w Bedford? A może widziałeś kiedyś naszą planetę z kosmosu? Na własne oczy, nie? Tak sądziłem. Tworzysz tylko bezsensowne teorie w oparciu o fałszywe zdjęcia i domniemanych astronautów. Posłusznie powtarzając głupoty, których uczyli cię w szkole. Powinieneś coś zrobić, albo się pozabijają. Ja go nie pokonam, już raz go pobiłem. Nie przejmuj się tym gościem, nie ma się co irytować czymś takim. Co takiego? Czy właśnie powiedziałeś, że nie mam racji? Czemu wszyscy mają dzisiaj problem ze słuchem? Nie mówiłem, tylko w takim razie przygotuj się. Ja mam low HP. Ja pierdzielę, to jest ten sam typ, a ja mam 150 HP. Mam pokonać tego samego typa co wtedy, tylko mam mniej HP. Nie podoba mi się to. Chyba mam też mniej staminy niż wcześniej. Ja pierdziel. Nie ma szans. Chyba dedzik się szykuje. Wypieprzmy blok. Może wyjdzie. Osiemnaście, no i... O ja pierdzie. Ja pierdzie, to jest paranoja. Przed chwilą dolałem, no. Tylko, że jestem teraz osłabiony. Zapamiętaj, ziemia jest płaska. Oglądałem o tym dokument na YouTube i zaraz ci go streszczę. Nieważne, następnym razem go pokonam. Czyli ja go mogę tu dalej lać. Wiesz co? Ja tu przyszedłem po jedzenie tylko. Nie no, ten hit nie jest ściarwem, tylko typ dobre uniki robi, no. Czekaj, co ja muszę energię. Energię i do roboty pójdziemy chyba, nie? Piasek? No jest, jest piasek. No ale nie mam jedzenia dla psa. Znalazłem je. Świetnie, dostaniesz awans. No i git. Ile siana? Ty, mniej niż u ruskich i tak. Ja pierdziel. Ja zapieprzam jak porypany, a i tak mniej niż u ruskich. Pieprzy mnie zaraz.
Nie no, musimy foliarza pokonać w kanałach i u ruskich robić, bo to nie ma sensu. To w dupę nie ma sensu takie coś. No HP nie mam, żeby go pokonać. Będzie to na ety? No pewnie będzie, tylko pytanie kiedy, nie? Kurde, muszę coś zjeść. Trochę powoli HP się odnowi, a my będziemy coś tam se ćwiczyć. Niby spanie odnawia HP, ale tak wolno. Zrób szczęście, będziesz się więcej trafiać. Co szczęście? Jakie w dupę szczęście? Jakie szczęście? Jakie szczęście? Zadowolenie? To więcej trafiasz? Był taki opis? Teraz miałem dość wysokie. Ja miałem HP mało. Na zielono pasek to tylko w walkach mogę obecnie. Popracujmy chwilę. Pokonajmy foliarza z kanałów. Będziemy mieli awans na złomowisku. To powinno oddać. Przynajmniej tak mi się wydaje. 20. Widz pisał, że kaseta niby by oddała teraz za 200. Ale kurde, 200 by ja pierdzie. Masaż na HP? No mogę zrobić. To teraz dorobię siana. I już robię masażyk. Karmy psu kup? No dobra. Masz. Pies zadowolony. Masaż, tak? No to idźmy na masaż. Tylko trochę mało żarcia mam. No tak zdrowe, tak zdrowe. Uleczę się, energię i pójdziemy go pobić. Podczas spania chyba resztę odnowimy energię. Przynajmniej tak myślę. Dzień w pracy, zarabiasz koło 75 dolarów. Dwa razy co daje 150 dolarów, minus 50 dolarów na jedzenie, co daje pasyw 100 dolarów dziennie? Nie. Bo ja tracę wszystko, rozpieprzy mnie to. Ja jestem dymany w dupę. Tak w skrócie. Ładują mnie w dupę generalnie. Dobra. Foliarz. Zabiję cię. No dobra, ale co to ma do gry, że mnie ładują w dupę? Zobacz, co to jest. Zaraz zobacz. Czekaj, dobra, pokonajmy go. Chyba się uda. I ten ma bloki. Czyli weźmiemy to na trafianie. Tu żadny nie jest blok mocny. Tupę każdy to jest jakiś fejur. Nie wiem, co się dzieje. Czemu to kosztuje 11? A bije tak mało. Ścierwo pieprzone. Weźmy dwa te kopy i lecimy. Niby go dużo bije, ale ja go tak rzadko uderzam. Pierdziesz, chłop mnie zaradymnie.
Dobra, weźmy może tego też kopa. I to. No ale zobacz, ile chłop ma tej inicjacji. Ty, ale dostał kombo teraz. Nie. Ja mu nie oddam. Spiję przed mnie tu. Będzie pieprzony w dupę, cię w tych ściekach utopił. Nie no. Chłopiec chyba finał bossem, no. Ja pierdziele, się nie da, no nie da się. Skitas, bo mu pewnie popełniłeś błąd w obliczeniach. Dlatego. Ty jesteś, ty masz obliczenia jak ludzie na TikToku, co mówią 10 zł dziennie oszczędzając, masz 36 tysięcy w rok. Powiedz mi lepiej, czemu mnie w dupę załadował foliarz płaskoziemca? Zanim zrobię komuś krzywdę. Czego nie pokonam nigdy? On jest za silny. Ja muszę chyba full robić. Zaraz zobaczę ten film. Nie, wydaje mi się, że tu zręczność. Tu chyba każdy skill trzeba lecieć. Tylko po co mi ta zręczność? Po gówno. Ciężko, no. Szczęście na 100% załaduj. Nie mam jak. Poza tym tu nie chodzi o szczęście, jak o każdym hitem trafiłem, tylko ja mam 3 tej inicjacji. Ten kop jest chyba do dupy, bo on wymaga 2, a jak go nie trafię, to potem już nie zaatakuję w tej rundzie. Ciężko. Ale my musimy pokonać tego typa, no. Ja tego kopa muszę wypieprzyć, on jest useless. Nie wybije najwięcej, ale no nie, da się nim trafić. Nie wiem. Papa, Grolik, Leons. Ale teraz go łamiemy, daj mi chwilę. Hity z pięści mocniejsze? Ale na jakiej zasadzie? Ale co ty piszesz? Z tego co widzę szczęście, tu jest napisane co daje to szczęście, no. Gówno. Jak mam neutralne to nic, jak tamto to zwiększa efektywność treningu. I tyle. Czemu w tej pracy siedzisz, jak w drugiej masz dolarka więcej? Jak dolarka więcej? Mniej. Jak więcej? Co ty gadasz? Wiesz co musimy zrobić? Dobić 13 siły. Ty, wydaje mi się, że jest problem taki, że to jest jakiś endgame'owy boss, ten typ. Serio ci mówię. To jest jakiś endgame'owy typek. A my go próbujemy podjąć za wcześnie. Ewidentnie, no. Nie, na poważnie ci mówię. Chłopiec to po pierwsze nie silny. Dobra, patrz. Plan jest prosty, rozumiesz? Mamy 13 siły. I chyba, że jeszcze więcej potrzeba. Dobra, teraz odnawiam HP. Patrz to, odnawiam HP, nie? I idziemy na foliarza. W wyciskaniu 37, a tu 36.
No zobacz, tu bez awansu w ogóle. Jest dolar mniej, tak? To jest do dupy. To wyciskanie. Co jest? Jak Max? No ta gra mnie ładuje w dupę. To nie jest Max, przecież widzę. Znowu mnie gierka dyma. Szczęście czerwone, to jest tylko do treningu. Dobra, ty. Zróbmy tak, słuchaj. Odnówmy energię, idziemy foliarza pokonać, ale na pewno się uda teraz. Niby mam full tego HP, więc... Mimo, że się odnawia i tak, więc jakiś buged. No tak, odnawia się, 193 jest nagle. Co jest w dupę? Buget już pierwszego dnia, no ale ta gra dzisiaj wyszła. Dobra, idziemy, tak? Pokonać Pecika. Ty, i wiesz jaki jest plan? Jak masz czyścić, a też staty mają mniejszy... Jak mniejszy max, to znaczy? Wywalę kopnięcie. A, że tutaj większy, że HP i energia, a. Kto idzie znowu ty? Dobra, śmietniku, patrz. Wydaje mi się, że problemem jest to kopnięcie, bo to, ta inicjatywa jest strasznym gównem. Wymaga to dwa, jak zrobię to i nie trafię, to jesteśmy w dupie. Teraz tak, co jest najbardziej efektywne? Nic. Chyba to. Albo to, z 9 za 10. To nie ma znaczenia. Weźmy 3 te. Czyli trzy inicjatywy, trzy nature powinniśmy uderzyć. Ja pierdzielę, ja go biję po 8. Zobacz, jak mnie chłop dyma, no bije mnie jak kotleta pieprzonego. Ty to widzisz? Mówię ci, to jest jakiś endgame boss ten typ. Czemu to mi dwa zeżarło? Ale nie ma problemów z energią chociaż. Weźmy 4, może coś to w dupę zmieni. I blok, skoro nie ma problemów z energią. Terminator. Ale zobacz, jemu cała stamina spadła. Kładź go, proszę. Jest. Jest szansa. Jak pierwszy zaatakujemy, to... Ja pierdzielę. Nie, dobra. Te kopnięcie co dwa inicjatywy to dużo zmienia. Bo zobacz, ani razu nawet close nie byłem, żeby wygrać, a teraz close, żeby przegrać. Ja pierdzielę. Nie chcę ci przeszkadzać, szukam po prostu. Rosjanie wysypić. Dobra, luj z tym. Ważne, że mamy z tego awans. Brat. Wypieprzajmy stąd. Nie chodzi o to, że kopnięcie jest słabe. Chodzi o to, że ten skill wymaga dwa inicjatywy. Ta inicjatywa jest broken w tej grze. Bo ja mogę trzy nature wykonać ruchy. Więc na przykład jak przeczekam jeden, to już jest jeden inicjatywy leci. To jest popieprzone. To nie powinno kosztować dwa. Bo ja tym nawet nie trafiam. No nic, idźmy. Chwila się jeszcze porobi. Mam tu coś, co poprawi wam humor. Ach tak, co to? To kaseta z filmem Brat 2. Oj. Nie widziałam tego filmu od dzieciństwa. To klasyk, skąd masz tę kasetę? W sumie dość dziwna historia. Ciekawsze niż Brat 2? Wątpię. Chodź mi włączyć film.
ty dostajesz awans. Jaka żela na łeb. Możemy coś nowego kupić. Jarogi można kupić. 25 tego dają. A to daje szczęście na 75 na kolejnym awansie. Będziemy mogli to kupować ze szczęściem. Wtedy na zielone na easy wchodzić. Pytanie, czy to będzie war. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę